Witamy w kolejnym subiektywnym przeglądzie prasy. Bartek ma więcej artykułów, to zaczynajmy. Tak jest i zaczynamy, ruszamy od sprawy ogólnopolskiej, która no, dziennikarze Tygodnika Siedleckiego postanowili sprawdzić, jak to wygląda na naszym okolicznym tutaj podwórku, a dokładnie w Siedlcach. Chodzi tu o głośny konflikt między lekarzami rezydentami a ministerstwem i pytanie właśnie o to, czy rezydenci wypowiadają tak zwaną umowę opt-out, która pozwala na pracę do 300 godzin miesięcznie. Okazuje się, że w szpitalu wojewódzkim 6 lekarzy rezydentów odmówiło klauzuli opt-out. Jest to 5 pediatrów i 1 ortopeda. Natomiast w szpitalu miejskim takich wypowiedzeń nie było, a to prawdopodobnie dlatego, że rezydentów mają jedynie 2. Małe pocieszenie. Małe pocieszenie. Tutaj dyrektor Mirosław Leśkowicz mówi, że problem ten dotyczy głównie szpitali warszawskich, czy też w dużych miastach, gdzie jest po 150 takich rezydentów. U nich jest tylko 2, więc problemu jako takiego nie ma. Ja troszeczkę mam temat też ogólnopolski, pozazdrościłem. Chodzi o Roberta Dołęgi, który jest, a w zasadzie był trenerem reprezentacji Polski sztangistów. Nasz krajan przestał właśnie być tym trenerem, umowa mu się skończyła. Właśnie, co mu się skończyło? Jak donoszą media, łukowianin złożył rezygnację z pracy 13 grudnia. Co było tego powodem? Okazało się, że nie przedłużono umowy, a jako przyczynę podano brak porozumienia w kadrze narodowej, złą atmosferę między zawodnikami, trenerami klubowymi i szefem wyszkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Jak mówi wiceprezes do spraw szkolenia Witold Dziurla, sprawa jest dość złożona, powstają różne grupy dość hermetyczne w środowisku ciężarowym, niektórzy są przychylni jednym, inni drugim, no i tam troszeczkę jest zawirowań, nie będę opowiadał konkretnie o szczegółach. Faktycznie sprawa jest złożona i dość ciekawe, że jednocześnie złożył rezygnację i jednocześnie odmówili mu przedłużenia umowy. No to była jakaś tam pewnie konsekwencja. No nie jest tajemnicą, tak jak tutaj mówi wiceprezes, że niektórzy zawodnicy Roberta nie akceptowali. A co będzie dalej? No myślę, że Robert jest tym młodym człowiekiem i jeszcze w świadku ciężarowców na arenie krajowej, może międzynarodowej zaistnieje. No i trzymamy kciuki w związku z tym. Zarówno Tygodnik Siedlecki, jak i Wspólnota głośno komentują, no chyba najgłośniejszą, jeśli nie jedną z najgłośniejszych spraw tego roku, czyli... Dużo ich nie było. Dużo ich nie było, dlatego póki co jest to jedna z głośniejszych spraw. Chodzi o tak zwany transfer, okienku transferowe, jak to sam tutaj zainteresowany zauważył, Mariusza Chudka. Mianowicie chodzi o to, że pan Mariusz Chudek nie będzie już uczył w szkole w Trzebieszowie, a będzie pracownikiem, czy też będzie kierował filią Biblioteki Publicznej w Łukowie na osiedlu Chącińskiego. Jakiś podtekst polityczny chyba jest. No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, ponieważ pan Chudek jest radnym przede wszystkim i radnym, jak to zawsze podkreśla, opozycyjnym. Cóż też się zmieniło, czy też w ogóle cokolwiek się zmieniło, że pracuje w instytucji podległej burmistrzowi, z którym tak często no, się spina. Ja tu bardziej będę się posiłkował Tygodnikiem Siedleckim, bo jest tutaj wywiad, jaki przeprowadził z Chudkiem Piotr Giczela. Bardzo też ciekawy, do którego bardzo zachęcam, ale redaktor zadał mu ciekawe pytanie, dlaczego w ogóle zrezygnował z pracy w szkole? No był tam przecież dyrektorem wcześniej, potem uczył. No i no, Chudek odpowiada, że był ofiarą mobbingu. I tutaj bardzo dokładnie opisuje, jak to, czy politycy, czy też sam wójt Szekalis wtrącał się w jego pracę jeszcze za czasów jego dyrektury szkołą. No, moim pytaniem jest tutaj, skoro tak bardzo dokładnie i tak szeroko opisuje pan Chudek to, jaką ofiarą mobbingu padł, to dlaczego nic z tym nie zrobił i nie pozwał władz czy też szkoły do sądu. Komentuję to tylko w ten sposób, że mogłem zakładać sprawy w sądzie i pewnie bym je wygrał, ale szkoda mi było czasu i nerwów. No jak widać, Chudkowi nie jest szkoda czasu, żeby opowiadać na prawo i lewo o tej sprawie. Czy zatem Chudek zmieni swoją stronę i poglądy w Radzie Miasta? Komentuję to w ten sposób, że bzdury, niczego burmistrzowi nie obiecywałem w zamian za pracę, ani nie dostałem żadnej ekstra pensji.
Dalej mówi, do tej pory unikałem pracy w instytucjach łukowskich, chodziło o niezależność, ale spacyfikowanie Chutka nie wyszłoby nikomu na dobre i nie sądzę, by do takiej akcji doszło. No, my będziemy czekać, czy Chudek zmieni poglądy, czy też nie, a to na pewno pokaże się przy najbliższych wyborach, które za niespełna rok. 14 stycznia odbędzie się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łuków od wielu, wielu lat jest takim liderem, jeśli chodzi o okoliczne duże miasta. U nas padają różne rekordy, głównie jeśli chodzi o zebraną kasę na rzeczy potrzebujących. I w tym roku jest przewidzianych też mnóstwo atrakcji, tak jak powiedziałem, 14 stycznia. Wszystko odbędzie się w amfiteatrze, ale będzie dużo takich wydarzeń towarzyszących. Między innymi na basenach, w szpitalu będzie można zrobić badania diagnostyczne, będzie można pojeździć na łyżwach, na lodowisku przy szkole podstawowej numer 4. Ktoś będzie mógł sobie zmierzyć na przykład tkankę tłuszczową na pływalni delfinek. To tak w kontekście tego tematu. I od razu spalić może. I można spalić, dokładnie. Ktoś ma za dużo, no to 2 godzinki pływania. Ci, którzy nie mają tkanki tłuszczowej, będą mogli pojeździć z motocyklistami Bears Riders. Pewnie będą mieli swoje kłady. Bardzo fajna atrakcja, raz jechałem. I już dziękuję. Będzie też konna straż ochrony przyrody, przejażdżki konne. Mnóstwo atrakcji. Dodam ciekawostkę, wolontariuszy w Łukowie będzie 200. W Łukowie czy w powiecie łukowskim, żebym w błąd nie wprowadził. W Łukowie. Tak więc jest na bogato. No i pewnie padnie kolejny rekord. Miejmy nadzieję. Życzymy. I zachęcamy wszystkich do udziału nie tylko w samej WOŚP-owej imprezie, ale przede wszystkim do otwarcia swoich kieszeni, bo sprawa jest naprawdę... Będzie dobra muzyka, wtrącę koncert zespołu Bayer, nie mylić... Z Bayerful? Z Bayerful czy innym Bayer. No i zespół Flash oraz Klaudia Borejko i Alicja Dziurdziak. A na koniec przechodzimy do wspólnoty i tajne przez poufne takie pytanie zadaje w tytule Bartosz Szumowski. No i takie też pytanie... Powiedzmy, parafrazując, zadał na ostatniej sesji Rady Miasta burmistrzowi radny Płudowski. Chodzi tu o listę, spis umów, jakie zawiera miasto z różnymi podmiotami, a jaka lista jest na biuletynie informacji publicznej. Chodzi tu o umowy opatrzone tak zwaną klauzulą poufności, opublikowane w biuletynie informacji publicznej. No i właśnie nie wiemy, jak... za jakie pieniądze dana umowa została wykonana. I stąd właśnie pytanie Płudowskiego. Dlaczego mieszkańcy naszego miasta nie mają się dowiedzieć, z kim i na jaką kwotę zawiera się umowę, w szczególności gdy te umowy dotyczą programu artystycznego albo tłumaczenia przy okazji Dni Łukowa. Fakt, lista umów jest w artykule. Bardzo gorąco zachęcam do zapoznania się, czy te umowy są aż na tyle ważkie, żeby musiały być opatrzone klauzulą poufności. Tutaj to pozostawiam do Państwa oceny. Słowa te komentuje burmistrz, mówiąc, że umowy te są utajnione, bo tak sobie życzą zawierające je z nami podmioty. Tym tematem kończymy dzisiejszy przegląd i tak jak Bartek powiedział, otwieramy serca i kieszonki. Szczytny cel. Tak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już w niedzielę. Do zobaczenia.